Chcemy Polski uśmiechniętej, tolerancyjnej, uczciwej. My mamy wygrać wszyscy, Polki i Polacy. Potrzebna jest aktywność i mobilizacja wszystkich, tak jak wtedy, w 89, żeby poprawić dostępność do leczenia. Odrobić ten dług pandemiczny. Trzeba uwolnić kontrakty. Rozwiązanie jest proste. W ubiegłym roku, w grudniu, minister zdrowia oddał do budżetu państwa 12 miliardów złotych. Te pieniądze powinny pójść do szpitali. Nasze szpitale są świetnie wyposażone. Mamy kierunek lekarski. Pozyskaliśmy znakomitych specjalistów, tak samo edukacja. Finansowanie zajęć pozalekcyjnych. Dlaczego rodzice mają finansować korepetycje? Chcemy szkoły bezpiecznej, budowanie świadomości obywatelskiej w oparciu o prawdę, a nie dezinformację i fałsz. My, samorządowcy, wszyscy ludzie dobrej woli w Polsce mamy serce. Mamy serce i przyjęliśmy ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Przyjęliśmy także uchodźców z Kurdystanu, z Białorusi. I nie pozwolimy, żeby ktoś zniszczył dobre imię Polski. Dlatego, że stawia mur, wyrzuca ludzi do lasu. Dlatego chcemy wszyscy iść 1 października na marsz Miliona Serc. Po to, żeby pokazać, że Polacy, NGOsy, samorządowcy mają serce. Mają serce dla Ukrainy, mają serce dla uchodźców i mają swój program. My idziemy do wyborów po to, żeby bronić samorządu. Samorząd to jest sprawczość mieszkańców. To mieszkańcy decydują o swoim losie. Ta władza, ten samorząd próbuje niszczyć, marginalizować i my mówimy temu stanowcze nie. Obiecuję, że będę przelewał krew za samorząd, bo samorząd to jest podstawa funkcjonowania tego państwa, a żadne rządy autorytarne, żaden despota, żaden autokrata nienawidzi dzielić się władzą. A my tej władzy samorządu będziemy bronić jak niepodległości. Do 2015 roku, kiedy nie rządził PiS, Telewizja Polska wypracowywała zysk na poziomie 150 milionów złotych. Dzisiaj dotacje idą na poziomie 3 miliardy co rok. No przecież to jest totalny absurd. Chcę być zielonym głosem naszego województwa, województwa lubuskiego, bogatego w lasy i w jeziora i dotkniętego ostatnio, rok temu, przez straszną katastrofę na Odrze. Ale również mieliśmy tutaj wydarzenie w Zielonej Górze, które bez wątpienia zaważy na naszym zdrowiu, czyli przylep, w którym spaliło się toksyczne wysypisko śmieci. Bez czystego środowiska, bez czystych rzek, bez czystej wody nie ma zdrowia i tak naprawdę nie ma przyszłości ani dla nas, ani dla przyszłych pokoleń. Rezygnacja z zadań domowych w szkole podstawowej. Myślę, że jest to trafny punkt, żeby dać szansę młodym dzieciom rozwijać swoje talenty, zainteresowania, żeby ktoś mógł zostać poza szkołą programistą, czy muzykiem, czy aktorem, sportowcem. Dzieci w tym czasie mają naprawdę bardzo dużo czasu, bardzo wiele możliwości, przede wszystkim, żeby się rozwinąć. Myślę, że zajęcia po szkole nie są trafnym pomysłem, dlatego jest to jeden punkt, o który będziemy tutaj walczyć. Zdecydowałam się kandydować do Sejmu, ponieważ chcę, żeby kobiety w końcu zaczęły być traktowane z godnością i z szacunkiem. Dlatego zachęcam wszystkie kobiety, żeby wyszły na wybory 15 października i żebyśmy wszyscy razem wygrali. Możemy też włączyć się, do czego też Państwa zachęcam, do akcji pilnowania wyborów, do akcji obywatelskiej kontroli wyborów, projektu stworzonego przez KOD, do którego przystąpiły wszystkie demokratyczne, opozycyjne partie. Czy to jest użyteczne, taka obserwacja wyborów? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, obecność obserwatorów społecznych, czy to mężów zaufania w lokalach wyborczych, już sama z siebie powoduje poprawę jakości pracy komisji wyborczych. Nie będzie dochodziło do różnych nieprawidłowości procesu wyborczego czy fałszerstw, ale na pewno zostanie to zminimalizowane. Drugi, być może ważniejszy powód to jest taki, że będziemy mieli wyniki wyborów szybciej niż Państwowa Komisja Wyborcza i będą to wyniki zupełnie niezależne. Będziemy mieli materiał porównawczy, będziemy mogli sprawdzić, gdzie będzie dochodziło do ewentualnych przekłamań czy jakichś nieprawidłowości.